Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 19 maja 2023 roku prezydent Syrii Bashar al-Assad wziął udział w 32 szczycie Ligi Państw Arabskich. Spotkanie to odbyło się w mieście Judda w Arabii Saudyjskiej i można je nazwać historycznym, ponieważ prezydent Syrii wziął w nim. Udział po raz pierwszy od czasu zawieszenia Syrii w prawach członka tej organizacji, co miało miejsce w roku 2011. Już 7 maja bieżącego roku ministrowie spraw zagranicznych Ligi Państw Arabskich podjęli decyzję o ponownym przyjęciu Syrii w swoje szeregi po tym 12-letnim zawieszeniu w prawach, w prawach członka. No, świadczy to o dążeniu państw regionu do normalizacji relacji z Syrią czy konkretnie z prezydentem Basharem al-Assadem. Ta decyzja z 7 maja zapadła na zamkniętym spotkaniu szefów dyplomacji państw, Ligi Państw Arabskich. Tutaj warto, warto przypomnieć, że to członkostwo Syrii zostało zawieszone po krwawym stłumieniu ulicznych protestów, które wybuchły na fali tak zwanej arabskiej, arabskiej wiosny, próby wywołania tak zwanej kolorowej rewolucji w Syrii. Zresztą wiemy doskonale jak skończyła się arabska wiosna w krajach w krajach Magrebu. Natomiast w ostatnim czasie kilka państw arabskich, w tym Arabia Saudyjska i Egipt, ponownie nawiązały kontakty z Syrią, odbywały się wizyty, spotkania na wysokim, wysokim szczeblu. No i tutaj widać zresztą, że, że ten szczyt 19 maja był taki bardzo, bardzo przełomowy. Liga Państw Arabskich to organizacja, która powstała w 1900. 1945 roku i jej celem było i jest zacieśnianie współpracy politycznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej czy edukacyjnej pomiędzy powstającymi po zakończeniu II wojny światowej nowymi państwami arabskimi. Jeśli chodzi o założycieli, to założycielami tej organizacji było sześć państw. Była, był to Egipt, Irak. Syria, ówczesna Transjordania, obecnie Jordania, Arabia Saudyjska i Liban. Siedziba Ligi Państw Arabskich mieści się w stolicy Egiptu, czyli w Kairze. To ponowne przyjęcie Syrii do Ligi Państw Arabskich jest silnym sygnałem, że izolacja prezydenta Bashara al-Assada dobiega końca. Początek powrotu Syrii na arabskie salony ma oczywiście związek z tym, że Asad no, już. Praktycznie wygrał wojnę domową. Jest bardzo bliski wygrania całkowitego tej wojny domowej, że udało mu się zwalczyć tak zwane państwo islamskie, które przecież za stolicę swojego samozwańczego kalifatu obrało syryjską rakkę. Trzeba także tutaj podkreślić, że. To ponowne przyjęcie Syrii jest odzwierciedleniem bardzo istotnej zmiany w sposobie, w jaki gracze regionalni postrzegają rzeczywistość jest to sposób coraz bardziej odmienny z tym, w jaki sposób na Bliski Wschód patrzą kraje, kraje zachodnie. Jeżeli chodzi o samo przemówienie Asada podczas tego, tego szczytu, to przede wszystkim myślę, że warto tutaj uwypuklić fakt, iż bardzo silnie podkreślał arabską tożsamość Syrii. Bardzo mocno wiązał ją z szeroko rozumianym regionem arabskim i podkreślał, że zarówno Syria, jak i jego osobiste rządy są częścią znacznie szerszych procesów, są elementem, można powiedzieć, że Syria jest tym czynnikiem, który może stabilizować cały, cały region i że pokój w Syrii no, przekłada się po prostu na bezpieczeństwo całego, całego regionu. Warto przy okazji zauważyć, że ten powrót Syrii na arabskie salony nie rozpoczął się w roku 2023, ale w lutym 2021. Wtedy to Liga Państw Arabskich wznowiła działalność jednej ze swoich agent w Syrii, reaktywując tym samym właśnie obecność przerwaną z powodu wybuchu wojny w 2011 roku. Już wtedy większość państw arabskich zaczęła dążyć do normalizacji stosunków z Damaszkiem, zaczęła wywierać presję na Stany Zjednoczone, na Unię Europejską, licząc na zniesienie sankcji nałożonych na, na Syrię. Zresztą też trzeba zauważyć, że są państwa w Unii Europejskiej, które starają się o poprawę relacji z Asadem. Są tu na przykład Włochy, które przecież goszczą dużą liczbę uchodźców. No i myślę, że ten trend będzie się, będzie się nasilał. Pytanie, co przyniósł konkretnie ten właśnie szczyt ligi państw arabskich z 19 maja bieżącego roku. No myślę, że on po pierwsze pokazał, że światowa polityka, że ta globalna polityka ma dzisiaj już co najmniej kilka centrów decyzyjnych. To nie jest tak, że jest świat jednobiegunowy, że jest jedno najważniejsze centrum decyzyjne i praktycznie wszystkie inne muszą w jakiś sposób wykonywać dyrektywy tego supercentrum. No nie, widać, że proces policentryzacji świata bardzo wyraźnie zachodzi i chociażby polityka Arabii Saudyjskiej jest tego świetnym odzwierciedleniem, no, Riyad ostentacyjnie od pewnego czasu odcina się w wielu kwestiach od swojego dotychczasowego sojusznika, jakim były Stany Zjednoczone. Uczestnictwo Bashara al-Assada w obradach 32. Szczytu Ligi Państw Arabskich wskazuje ponadto na zbliżenie się świata arabskiego z Iranem, Rosją. I Chińską Republiką Ludową. No myślę, że to także jest bardzo, bardzo znamienne. Jeśli chodzi o kwestie państw arabskich, to oczywiście oprócz normalizacji relacji z Syrią dążą one do ograniczania chociażby wpływów Turcji w regionie i do, zwiększenia, do, do uzyskania potencjalnych zysków z odbudowy, z odbudowy Syrii. Oczywiście amerykańskie i europejskie sankcje uniemożliwiają Zainicjowanie takiej pełnej współpracy gospodarczej, ale w mojej ocenie te naciski na Unię Europejską i Stany Zjednoczone będą coraz, coraz silniejsze. Zresztą widzimy to już, to już od co najmniej dwóch lat, że arabskie monarchie, a szczególnie Zjednoczone Emiraty Arabskie, wspierane zresztą przez, przez Rosję, już na forach organizacji międzynarodowych bardzo mocno argumentowały i, i starały się przekonywać, że to sankcje blokują odbudowę Syrii, że to sankcje blokują powrót uchodźców, że to sankcje utrudniają Dostarczanie pomocy, pomocy rozwojowej. Myślę, że już sam fakt przywrócenia Syrii do Grupy Ligi Państw Arabskich może przyczynić się do osłabienia tego dotychczasowego unijnego porozumienia w sprawie, w sprawie władzy prezydenta Asada i to coraz, można powiedzieć, takiej intensywniejszej, właśnie krytyki, zarówno amerykańskiej, jak i unijnej polityki wobec Syrii przez społeczność międzynarodową. Dziękuję Państwu za uwagę.